Podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek postrzał przeszywający głowę. Gzik Ryszard, lat 35, zamordowany podczas pacyfikacji strajków w kopalni Wujek, postrzał przeszywający głowę. Kupczak Bogumił, lat 28, zamordowany podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek, postrzał brzucha. Pelka Andrzej, lat 20, zamordowany podczas pacyfikacji w kopalni Wujek, postrzał przeszywający głowę. Stawisiński Jan, lat 22, zmarł w wyniku ran odniesionych podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek, postrzał przeszywający głowę. Wilk Zbigniew, lat 20, zamordowany podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek, postrzał w plec. Zając Leon, lat 22, zamordowany podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek, postrzał przeszywający klatkę piersiową. Browarczyk Antoni, lat 23, zamordowany strzałem w głowę podczas rozpędzania demonstracji w Gdańsku. Kosecki Tadeusz zmarł na zawał serca, pobity przez ZOMO w czasie pacyfikacji strajku na Politechnice Wrocławskiej. Adamowicz Michał, lat 28, zmarł w wyniku ran postrzałowych odniesionych w czasie demonstracji w Lubinie. Pozniak Mieczysław, lat 26, zmarł w Lubinie w wyniku rany postrzałowej brzucha odniesionej w czasie demonstracji. Trajkowski Andrzej, lat 32, zmarł w Lubinie w wyniku rany postrzałowej głowy odniesionej w czasie demonstracji. Barchański Emil, lat 17, uczeń więzień polityczny, zaginął w czerwcu 1982 roku. Ciało wyłowiono z Wisły. W trakcie śledztwa był bity, miał być świadkiem na rozprawie kolegów. Cielecki Wojciech, lat 19, zastrzelony przez żołnierza Ludowego Wojska Polskiego Białej Podlaski. Ciślewicz Wojciech, lat 29, zmarł w wyniku pobicia przez ZOMO podczas demonstracji w Poznaniu. Durda Władysław, zmarł zatruty gazami łzawiącymi użytymi do rozpędzenia demonstracji w Szczecinie. Milicja odmówiła wezwania pogotowia. Grudziński Adam, lat 36, zmarł na serce po pobiciu w obozie internowania w Załężu. Jurgielewicz Zdzisław, lat 29, zmarł po pobiciu w komendzie MO w Giżycku. Kamiński Wacław, lat 32, zmarł trafiony petardą w czasie demonstracji w Gdańsku. Kołodziejczyk Wanda, lat 59, przewieziona do szpitala w stanie agonalnym ze śladami pobicia z aresztu śledczego na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Zmarła w styczniu 82 roku. Kot Stanisław, po pobiciu przez patrol ZOMO w marcu 82 roku, zmarł w Rzeszowie. Królik Stanisław, lat 39, pobity w czasie demonstracji w Warszawie, zmarł w listopadzie 82 roku. Lenartowicz Joanna, lat 19, zmarła po pobiciu w czasie rozpędzania demonstracji w maju 82 roku w Warszawie. Lisowski Włodzimierz, lat 67,
Zmarł po pobiciu podczas demonstracji w maju 1982 roku w Krakowie. Majchrzak Piotr, lat 19, zmarł po pobiciu przez ZOMO podczas demonstracji 13 maja 1982 roku w Poznaniu. Majewski Kazimierz, lat 46, na skutek nagonki, inwigilacji, gruźb i nakłaniania do współpracy z SB popełnił samobójstwo w 1982 w Jeleniej Górze. Michalczyk Kazimierz, lat 27, zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w czasie rozpędzania demonstracji we Wrocławiu w sierpniu 1982 roku. Raczek Stanisław, lat 35, zmarł po pobiciu w czasie demonstracji w Kielcach w sierpniu 1982 roku. Radomski Mieczysław, lat 56, zmarł w czasie zajść ulicznych w Warszawie. Rokitowski Mieczysław, lat 47, zmarł po pobiciu w areszcie śledczym w Załężu. Sadowski Piotr, lat 32, zmarł trafiony petardą podczas demonstracji w Gdańsku. Szulecki Adam, lat 32, zmarł po pobiciu w czasie demonstracji w maju 82 w Warszawie. Wilkomirski Eugeniusz, lat 52, zmarł po pobiciu przez ZOMO w czasie demonstracji w Częstochowie we wrześniu 82. Przemyk Grzegorz, lat 19, zmarł w maju 83 roku w wyniku obrażeń po pobiciu przez milicjantów w komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie. Stefański Jacek, lat 25, zmarł we wrześniu 1983 roku, pobity na ulicy przez nieznanych sprawców. Brata Denata i świadków wydarzenia funkcjonariusze MSW nakłaniali szantażem do zaniechania wyjaśnienia sprawy. Włosik Bogdan, lat 30, zamordowany z broni palnej przez funkcjonariusza SB w czasie demonstracji w Nowej Hucie w 1982 roku. Woźniak Tadeusz, zmarł po pobiciu przez ZOMO podczas demonstracji w sierpniu 82 roku we Wrocławiu. Szymański Zbigniew zmarł w kwietniu 1983 roku po pobiciu przez ZOMOwców. Wasiluk Henryk, lat 28, więzień polityczny, zmarł w listopadzie 1983 roku. Po zwolnieniu z więzienia popełnił samobójstwo przez samospalenie. Symoniuk Zbigniew, lat 33, internowany więzień polityczny, zmarł w styczniu 1983 roku. Według oficjalnej wersji popełnił samobójstwo w czasie odbywania kary 2 lat pozbawienia wolności w więzieniu w Białymstoku. Smagura Ryszard, lat 29, zmarł w maju 83 roku w Krakowie po trafieniu petardą w czasie demonstracji. Ziółkowski Jan, lat 56, współpracownik Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Czerwca 56 roku. Zmarł w marcu 1983 roku w niewyjaśnionych okolicznościach przed rozprawą. Bartoszcze Piotr, lat 34, działacz
NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Ciało znaleziono w lutym 1984 roku w studzience melioracyjnej na polu ze śladami bicia i duszenia. Fraczek Lech zmarł po pobiciu w kwietniu 1984 na posterunku MO. Fras Tadeusz, lat 33, nauczyciel, zmarł we wrześniu 1984 roku. Ciało znaleziono na przedmieściach Krakowa. Sekcja zwłok ujawniła ślady bicia i duszenia. Gebosz Andrzej, lat 31, zmarł po pobiciu podczas przesłuchania w MO Łódź Śródmieście. Hac Aleksander, lat 44, przewodniczący KZNZZ Solidarność w fabryce samochodów ciężarowych w Lublinie, znaleziony w październiku 1984 roku w piwnicy w domu przy ulicy Królewskiej z ciężkimi obrażeniami głowy. Hunt Edyta, lat 8, uczennica, zmarła w marcu 1984 roku. Zginęła w parku od strzału oddanego z okien mieszkania przez sierżanta MO. Jasiński Krzysztof, lat 25, działacz NSZZ Solidarność, internowany. Zwłoki znaleziono na przystanku PKS w Elblągu ze śladami silnych urazów. Kulka Stanisław, lat 47. W listopadzie 1984 roku został zastrzelony na szosie przez milicjantów. Lawrynowicz Henryk, lat 42. W listopadzie 1984 roku zmarł zatrzymany na komisariacie kolejowym. Lekarz stwierdził krwiaka skroni, liczne obrażenia. Lazarski Kazimierz, lat 58, pobity we własnym mieszkaniu przez funkcjonariuszy MO. Ksiądz Popiełuszko Jerzy, lat 37, kapelan NSZZ Solidarność, zamordowany przez funkcjonariuszy MSW. Romanowski Jarosław, lat 23, zmarł w maju 1984 roku, zatrzymany przez MO. Według oficjalnej wersji powiesił się w areszcie. Struski Krzysztof, lat 28, zmarł w listopadzie 1984 roku, zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, został następnie wyrzucony z milicyjnego samochodu. Sztencel Paweł, lat 19, zmarł w grudniu 1984 na astmę sercową w areszcie śledczym przy ulicy Smutnej w Łodzi po odmowie udzielenia pomocy lekarskiej. Tokarczyk Zbigniew, lat 31, działacz NSZZ Solidarność i KPN, internowany i szykanowany przez SB. Zmarł w lutym 1984 roku. Ciało znaleziono koło jego domu. Sekcja wykazała urazy wątroby i płuc oraz ślady ciosów. Walczak Bogusław, lat 57, zmarł w marcu 1984 roku, zatrzymany przez patrol MO. Żonie wydano ciało, twierdząc, że znaleziono je na ulicy. Antonowicz Marcin, lat 19, został zatrzymany przez patrol MO w październiku 1985 roku. Doznał śmiertelnych urazów głowy w milicyjnym samochodzie. Budny Jan zmarł w lutym 1985 roku, zatrzymany przez funkcjonariuszy MO, pobity w czasie przesłuchania,
W szpitalu stwierdzono krwiaka mózgu, który był przyczyną zgonu. Bulko Zdzisław, lat 30, zmarł w grudniu 85 roku, znaleziony w rowie pod Zamościem z ciężkimi obrażeniami. Czarny Mikołaj, lat 56, zmarł w lutym 85 roku. Został zatrzymany przez MO, zmarł w wyniku urazów czaszki. Franz Roman, lat 32, zmarł w styczniu 85. Został zatrzymany przez milicję na komisariacie kolejowym. Znaleziony martwy na ławeczce koło dworca PKP. Sekcja wykazała stłuczenie mózgu. Krawiec Jan, lat 22, zmarł w październiku 85 roku. Zatrzymany na komendzie MO w Miechowie. Ciało nosiło ślady urazów piersi, brzucha i głowy. Krzywda Jacek, lat 37, zmarł w czerwcu 85 roku. Został pobity w bramie domu, w którym mieszkał, przez patrol MO. Kasprowski Dariusz, lat 23, zmarł w grudniu 85 roku w Koronowie. Na zwłokach stwierdzono liczne urazy szyi, ramion i pleców. Martin Lesław, lat 37, członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, zamordowany w styczniu 85 roku, został zrzucony przez nieznanych sprawców z kładki dla pieszych nad ulicą z wysokości 20 metrów. Popławski Piotr, pop cerkwi prawosławnej w Narwi, zginął w czerwcu 85 roku. Zwłoki znaleziono w lesie koło Zabłudowa. Przepiórzyński Witold, członek NSZZ Solidarność, zaginął w maju 85 roku. Zwłoki znaleziono w kanale portowym ze śladami silnych obrażeń. Szuster Aleksander, lat 25. Zmarł w styczniu 85 roku po pobiciu na komisariacie MO w Świdniku. Przyczyną śmierci było złamanie podstawy czaszki. Ślusarski Ryszard, lat 25. Zmarł w marcu 85 roku po pobiciu przez funkcjonariuszy MO w mieszkaniu, na ulicy i w komisariacie. Śmierć nastąpiła w wyniku zmiażdżenia wątroby, nerek i pęknięcia jelit. Bednarek Marian, lat 35, zmarł w grudniu 86 roku po pobiciu na komisariacie MO. Szkarlat Zbigniew, lat 43, działacz NSZZ Solidarność, więzień polityczny, zmarł w lutym 86. Znaleziono go na ulicy, był ciężko pobity, stwierdzono pęknięcie czaszki i uszkodzenie mózgu. Luks Grzegorz, lat 19, zmarł w styczniu 87 roku. Został zbity i skopany przez patrol MO wobec niedostatecznej pomocy lekarskiej. Zmarł w wyniku powikłań. Kalinowski Wacław, zmarł w marcu 87 roku. Wcześniej został pobity w samochodzie milicyjnym. Strzelecki Jan, lat 69, zmarł w lipcu 88 roku. Ciężko pobity nad Wisłą w dniu 30 czerwca 88 roku. Ksiądz Niedzielak Stefan, proboszcz parafii świętego Karola Boromeusza w Warszawie, zmarł w styczniu 1989 roku. Ciało znaleziono w jego mieszkaniu. Sekcja wykazała liczne urazy i rozerwanie wiązadeł kręgu szyjnego, co uznano za przyczynę śmierci. Ksiądz Suchowolec Stanisław, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny w Doilidach,
zmarł w styczniu 1989 roku w wyniku pobicia przez nieznanych sprawców. Ksiądz Zych Sylwester, lat 39. Wikariusz parafii świętego Jakuba, więzień polityczny, zmarł w lipcu 1989 roku. Ciało znaleziono na dworcu PKS-u. Prośba o prawdę. To nie jest tylko smaku kwestia, idąc z postępem ramię w ramię. Trzeba uważać, by się nie stać narodem, który stracił pamięć. Trzeba historię lat niedawnych badać z odwagą dociekliwą, bo prawdy i jedynie prawdy żąda dziejowa sprawiedliwość. Bo prawdy i jedynie prawdy żąda dziejowa sprawiedliwość. Trzeba ustalić sprawców zbrodni z lat marksistowskiej zawieruchy, bo naród nie usłyszał od nich autentycznego słowa skruchy. Bo naród nie usłyszał od nich autentycznego słowa skruchy. Upływa czas nieubłaganie, przychodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie, bez prawdy nie ma przebaczenia. Gdy barykady obie strony chcą być mierzone jedną miarą, musi być jasno ustalone, kto katem był, a kto ofiarą. Musi być jasno ustalone, kto katem był, a kto ofiarą. Niełatwo pieśnią dziś wyrazić tamten stan bólu i goryczy, lecz tak jak rozliczono nazizm, trzeba komunizm też rozliczyć. Lecz tak jak rozliczono nazizm, trzeba komunizm też rozliczyć. Upływa czas nieubłaganie, przychodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie, bez prawdy nie ma przebaczenia. Upływa czas nieubłaganie, przychodzą nowe pokolenia. O prawdę Cię prosimy, Panie, bez prawdy nie ma przebaczenia. Bez prawdy nie ma przebaczenia. Bez prawdy nie ma przebaczenia. Jeszcze dzień, jeszcze noc i znów ranek. Noc bez Ciebie, dzień łatwiej przemija. Teraz prędko nie wrócę, kochanie. Zegar długie godziny wybija. Co nowego u Ciebie? Byli znów, coś znaleźli czasami. Książki wynieś, przeszukaj kieszenie. Czy ten typek wciąż sterczy pod drzwiami?
musisz teraz być dzielna. Pamiętaj, twoich łez oni widzieć nie mogą. Da Bóg, skończy się nasza udręka, za to wszystko zapłacą nam drogo. Czy nasz synek dziś bardzo nie płakał, czy nie chory, czy spał dobrze w nocy? Macie wszystko, czy doszła wypłata? M ci chętnie udzieli pomocy. Do Z nie chodź, on strasznie się boi, raczej do tych, pamiętasz, po prawej. Torbę weź tę w kuchni, co stoi, jutro u nich coś dla was zostawię. Muszę skończyć, ktoś przyjdzie od Piotra w zwykłym miejscu, o zwykłej godzinie. Czy to ważne, jak długo to potrwa? Noś się do mnie i pilnuj mi syna. Polska Ludowa miała skrojoną na wzór sowiecki konstytucję, ustanowioną za Stalina, a potem nowelizowaną, która pomimo pochodzenia i oczywistych wad w konstrukcji dawała szansę systemowym, kontrolowanym zmianom. Lecz od powstania Solidarności MON z MSW kreśliły plany, żeby wprowadzić stan wojenny, gdy przyjdzie odpowiednia chwila. Breżniew miał pewność, że Jaruzelski jest całkowicie Moskwie oddany i że z kosztowną interwencją Kreml się nie musi wysilać. Bo stan wojenny to zamach stanu, to cios zadany narodowi, to pogwałcenie praw człowieka, apoteoza mściwej siły. Zakaz pochodów, strajków, podróży, kontrola przesyłek pocztowych, ZOMO, godzina milicyjna poległych górników mogiły. Gdy o północy SB z milicją rozpoczynały aresztowania działaczy związku przebywających w swoim rodzinnym otoczeniu, skuwając ręce kajdankami i wyłamując drzwi w mieszkaniach, to fasadowa Rada Państwa zebrała się na posiedzeniu. I wprawdzie trwała sesja Sejmu, lecz stan wojenny zatwierdzony został dekretem Rady Państwa na twardy rozkaz generała. Jedynie Ryszard Rajf, paksowiec, powiedział nie, co z jego strony było odwagą, która łamania praw konstytucji nie zatrzymała. Bo stan wojenny to zamach stanu, to cios zadany narodowi, to pogwałcenie praw człowieka, apoteoza mściwej siły. Zakaz pochodów, strajków, podróży, kontrola przesyłek pocztowych, ZOMO, godzina milicyjna poległych górników mogiły. Bo stan wojenny to zamach stanu, to cios zadany narodowi, to pogwałcenie praw człowieka, apoteoza mściwej siły. Zakaz pochodów, strajków, podróży, kontrola przesyłek pocztowych, ZOMO, godzina milicyjna poległych górników mogiły. Oczom zdumionej publiczności, gdy ukazała się w teatrze, nie była w pełni w moim typie, ale lubiłem na nią patrzeć,
Szczególnie kiedy w pierwszym akcie, w tej scenie z długowłosym chłopcem i młodym w kasku robotnikiem, jakbyśmy byli w Europie, pstrymi barwami swych plakatów zdobiła naszych ulic szarość, jakbyśmy byli w Europie, bez krwi i szminki makijażu. Zmęczyły mnie szczególnie próby, nie można wiecznie żyć w teatrze. Myślałem jutro lub pojutrze, wpadnę i znów na nią popatrzę. Nie była w pełni w moim typie, szczególnie raził mnie jej język i żyłem znowu trochę z boku i tak jak zwykle bez pieniędzy. Nie była w pełni w moim typie, ale lubiłem to, że jest. Trochę złośliwie ją nazwałem, sentymentalna panna S. Gdy zniknął długowłosy chłopiec, na scenie zjawił się urzędnik, a na widowni coraz częściej chłopcy z resortu spraw wewnętrznych i się robiło coraz duszniej. I się robiło coraz ciaśniej i pełzła z kątów w pierwsze rzędy swołocz w mundurach różnej maści. Panegiryków nie pisałem, nie próbowałem się z nią pieścić. Piszę ballady i piosenki, a jej potrzebne były pieśni. Żyłem jak zwykle trochę z boku, kiedy na najlepsi przegrywali. Mówiłem, cóż, nie lubią gwiazdy tych, którzy je wylansowali. I byłem głupi tak jak inni, wciąż tylko bojąc się jednego, że mogą przerwać przedstawienie sąsiedzi z kraju ościennego. Nie był potrzebny żaden sąsiad, rodzimej dosyć jest kanali, by wytłumaczyć nam na zawsze, że nie jesteśmy w Portugalii, żeby przekonać nas raz jeszcze, że może Polak do Polaków, że nie jesteśmy w Portugalii, że to nie rewolucja kwiatów. Tak więc zgwałcono ją w teatrze, z częścią zdumionej wciąż widowni, i zostaliśmy bez niej smutni i jeszcze trochę bardziej głodni. I teraz szukam jej po mieście i tęsknię za nią jak idiota. I choć surowo zabronione, maluję imię jej na płotach i listy piszę jej ulotne na czarnych bębnach powielaczy. Gdy sztuka wróci na afisze, zagramy trochę ją inaczej i piszę, wracaj jak najprędzej, wracaj najprędzej jak się da. Czekam jak zwykle bez pieniędzy, sentymentalny JKK. Po raz